panie ziomaku, a co ty tutaj robisz? Tato? O, cześć, Vanessa! Tato, co ty wyprawiasz? Uwierzcie, ludzie, no bo nie rozumiem tam. Padłem z góry na dół i teraz tutaj na rękach wam. I przykleiły mi się płyty. Winylowe płyty kleją mi się wciąż do rąk. I przez nie wiem jak. Więc to nie ja, to ciobak robi ze mną to, co chce. Co? To ciobak robi ze mną to, co chce. Więc powiem jeszcze raz, to były dziwne okoliczności. Dziwne okoliczności. Padłem z góry na dół, klej na rękach mam. Płyty się kleją, a ja gram i przez nie wiem jak. Więc graj, więc graj. Nie przestanę, bo utknąłem. Ciobak robi ze mną to, co chce. I schował się pod stołem. Rozumiem, dziobak jest metaforą wszystkiego, co nas dołuje. To korporacje są dziobakiem. Polityka jest dziobakiem, nauczyciel jest dziobakiem. Mój akurat jest jeżem. Społeczeństwo jest dziobakiem, rodzice są dziobakiem. Masakra są dziobakiem. To wszystko propaganda, bo każdego kontroluje jakiś dziobak. To tak nie! Każdego kontroluje. Nie przestanę, bo ustałem. Każdego kontroluje. To nie żadna metafora, a ten dziobak, z którym mną steruje, schował się pod stołem. Chwila, jest go tutaj nie ma. Ej! Ten dziobak już mną nie steruje. No nie steruję! Twój ojciec jest super! Jesteś moim chłopakiem, dla ciebie mój ojciec nie może być super! Ważne jest tylko, że dla mnie jest super! Więc jestem super!